No, kolejna eska. Teraz możemy pogadać z Talesem. Czemu by nie? I analyzed the cyberspace portal the last time you were accessing it. While you were online, it opened up a flood of data. It was way too much to process, but I did get a glimpse of the ancients' personal data. Oh, so what, you know all their birthdays now? Much more than that. Sonic, it was their very essences. Their hopes, their dreams, everything that made them what they were. Do you see the correlation? Sounds a lot like what happened to you, Amy, and Knuckles. I mean, I'm glad you're all intact, but why were you all uploaded like that? No właśnie, na te pytanie Sonic póki co odpowiedzi nie dostaniesz. No bo po co masz dostać odpowiedź, lol? Jakby poczekaj sobie z tą odpowiedzią. Nie śpieszy ci się raczej, co nie? Kurde, trochę deszczowo się zrobiło, a nie dość, że deszczowo, to jeszcze ciemno się zrobiło. Ale widzę, że jesteśmy, kurde, coraz wyżej. Jesteśmy coraz wyżej, proszę państwa. A to tylko może oznaczać jedno. Że gdzieś albo będzie cyberprzestrzeń kolejna, albo właśnie może któryś ze szmaragdów się aktywował. Strasznie tutaj ślisko jest. Sonic, dawaj. Dasz radę. To by nie jest straszny jest ten lód, prawda? Powiedz, że tak. Powiedz, że to by nie jest straszny ten lód. Okej, co tu mamy? Tam mamy czerwony, a żółty gdzieś tam był. No właśnie, tam. Aha, platformy się pojawiają. W sensie pojawiają, Boże, one się podnoszą. Teraz w tę stronę. O Boziu, gdzie my lecimy? Aha, tutaj teren żeśmy odblokowali. Okej. Dobrze, spoko. Podoba mi się to. Jesteśmy na... Wow. No widoki to muszę przyznać, że tutaj są przednie. Nie mogę powiedzieć, że nie, ale są przednie tutaj widoki. Tam, tylko że tam wydaje mi się, że jesteśmy trochę bliżej tego żółtego niż tego czerwonego. Więc może spróbujmy. Takie mam jakieś dziwne wrażenie, że jesteśmy bliżej właśnie tego żółtego. Szmaragdu, oczywiście. Thank you.
fajnie jest, powiem wam szczerze, tę gierkę eksplorować. Naprawdę, to jest gra, którą, tak jak wydałem pieniądze na nią, to szczerze nie żałuję wydanej kasy na tego, na Frontiersy. Opłacało się, naprawdę. Autentycznie najlepsza gra Sonika. Bez dwóch zdań. Dobra, zeszliśmy z tej pożal się Boże góry. Co następne, coś do odblokowania mamy? No nie gadajcie, że następne coś. Powiem wam tak, ja się tak wciągnąłem, że ja nie mogę skończyć, kurde, nagrywać, a trochę powinni... Ej, chwila. Koło zębate. Tak się wciągnąłem w tego Sonika Frontiers, że normalnie nie mogę przestać nagrywać tej gry. Autentycznie jest tak wciągająca ta gra. A chcę przypomnieć, że za 19 minut wlatuje kolejny odcinek. Klucz. O ciepiernika. Nie! Czemu tam była niewidzialna ściana? Przecież tam normalnie bym się dostał. Do 3 razy sztuka, moi drodzy. Do 3 razy sztuka. Nie wierzę w to, że tam się nie da dostać. Nie uwierzę w to, dopóki nie zobaczę. Okej. Zróbmy tak, umiejętności będziemy musieli wejść. Ale tu, patrzcie, kurde, jak mapa ładnie odblokowana, no kurczę, proszę, proszę. Dobra, bierzemy. Co mi szkodzi? Już dużo na mnie zostało do odblokowania. No kurde, ty, jakie to jest mocne. Mocne. Bardzo, bym powiedział. Godzin 5 minut. Masakra. Dobra. Skoro mamy drugie koło zębate, to pójdźmy w górę. Pójdźmy w górę, bo ja tak mówię. Tam są jakieś platformy. Nie wiem, czy my czasem jakiegoś wielkiego kółka nie zrobiliśmy teraz. Dobra, to jednak chyba jakaś tutaj pułapka była ze strony gry. Chyba gra właśnie chciała, żebym ja się tutaj dostał. Żebym właśnie, kurde, tak spadł w beznadziejny sposób.
No to kurde, dostali pociśnięci. Bardzo szybko poszło. Teraz tylko muszę nadrobić moje pierścionki. Ciekawe, czy Sonika mi się uda w następnej sesji wykoksić na maksa. Nie wnikajcie w to, co ja przez chwilę chciałem powiedzieć, ponieważ dzisiaj, kurde, mój język chyba bardzo lubi przejęzyczać pewne frazy, pewne słowa. Nieważne, naprawdę nieważne. Nie interesujmy się to, bo naprawdę to będzie leciało w bardzo złe strony, jak będziemy się interesowali, co mój mózg chciał przez chwilę mi tutaj zaprezentować za poziom. No, że musimy teraz górą polecieć, żeby zdobyć ten szmaragd. Nie zdziwiłoby mnie to, tak szczerze. Wow! Nie! Ho! O kurde! Co tu się wydarzyło przed chwilą? To ja się naprawdę wystraszyłem, że... Dobra, nieważne. Naprawdę nieważne. Ale widzę, że tam jest żółty ten szmaragd, więc... Jesteśmy chyba coraz bliżej. No tam dosłownie on jest. A teraz znowu zgadywanka. Pyk, 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 nie. Elegancko. Trzeba było trochę pomyśleć nad tym, ale się udało, koniec końców. Czekaj ta chwilę. Zbierzmy to. Jestem tutaj. Dobra, myślałem przez chwilę, że się jakaś cyberprzestrzeń aktywowała, odpaliła. O, ale ładny księżyc w tle. Widzicie? Jak ładnie. Tu mamy dużo lawy. Nie zwiastuje to nic dobrego. Ale zobaczmy. Może tutaj coś będzie skryte dla nas. O, kluczyk. 37. Czuję się w niebo wzięty, kurde, że tyle tych kluczy zebrałem.
No to jest chyba wyspa, na której najbardziej, nie wiem, najbardziej się staram? Może się już tak trochę w ten gameplay wkręciłem? Fakt faktem, czasami nadal mi się mylą pewne rzeczy, no ale... Lepsze pewne rzeczy niż cała gra. Bo równie dobrze mógłbym być na trzeciej wyspie i dalej nic nie ogarnąć, a... Wydaje mi się, że tutaj już coś bardziej ogarniam. A, coś takiego to jest. O kurde. W którymś Soniku to było? Nie pamiętam w którym, ale w którymś to było. Ta taka ruszająca się platforma. Ty, doszliśmy. Doszliśmy tu. Widzicie? Mówiłem, że kurde zdobędziemy jeszcze dzisiaj żółty szmaragd? Mówiłem tak, czy nie mówiłem? Mówiłeś! Mówiłeś! Oczywiście, że mówiłem. Że uda mi się tego dokonać. Trzy szmaragdy w jednej sesji. Znaczy trzy szmaragdy, Boże, dwa szmaragdy w jednej sesji. Co ja gadam? Jakie trzy? No i gra się zapisuje, super. Jesteśmy teraz tutaj. No, całkiem sporo żeśmy odblokowali. Jak tak dalej pójdzie, to całą trzecią wyspę odblokujemy. Co będzie, kurde, ładnym osiągnięciem. Jak na moje zdolności. Gry w Sonika. Z takimi pauzami to powiedziałem, ale powiedziałem. Już wstał dzionek. Już wstał dzionek. Ja powiem wam, że ja się tak wciągnąłem, że zaraz kurde wleci 18 odcinek. 17 czy 18? Któryś z nich? 17 albo 18 odcinek z Sonika Frontiers. Więc może wypadałoby jednak, no nie wiem, skończyć. Nie żeby coś. Dobra, podejdźmy sobie tutaj. Zróbmy co trzeba, bo i tak tutaj nie ma żadnej cyberprzestrzeni. A mogłaby być, szkoda, że nie ma. To byśmy jeszcze ostatni poziom sobie zrobili. You
Kolejny teren żeśmy odblokowali. Dobra, powiem szczerze, jestem dzisiaj mistrz w tę grę, nie? Autentycznie dzisiaj to ja mam chyba good day, jeżeli chodzi o tę gierkę, naprawdę. Dobra, godzina 40. Bierzemy co nasze i wychodzimy stąd. Już nawet nie chcę wiedzieć, ile ja bym miał ogólnie pierścieni, gdyby to wszystko się sumowało. Nie wiem w ogóle, po co ja tutaj poleciałem. Ale dobra, już... nie wnikam. Znowu ze Squidem będę walczył. Nie, nie chcę z nim walczyć, naprawdę, kurde, to już jest przegięcie, nie? Jakby chciałbym z nim, chociaż... Ej, dobra. Jak już przyleciał, to... Niech mu będzie. A bo dobra, walić go. Najwyżej go poszukamy sobie w next sesji. Jest! Siema, gościu! Dobra, mamy to. Zwiększyliśmy limit pierścieni teraz do 418. To się może, kurczę pieczone, przydać jeszcze. Ale żeśmy go znaleźli, bardzo dobrze. To mi się podoba, bardzo dobrze, kurde, zakończenie sesji będzie. To tak może zwiększymy do 500 pierścieni w tej sesji. Znaczy, w tej serii chciałem powiedzieć. You are not ready. Return when the time is right. Okej, tu ostatnim razem żeśmy się żegnali. Mam wrócić we właściwym czasie, okej. Przyjąłem. To jest daleko jeszcze, kurde, to jest daleko, mimo co. Dobra, moi drodzy. Kończymy tutaj. Dzięki za uwagę, mam nadzieję, że wam się spodobało. Zostawcie ocenę, jeżeli się oczywiście spodobało, komentarz, jeżeli jesteście nowi, po więcej. Mam nadzieję, że w sposób ciekawy i informatywny prowadzę tę serię. Dajcie znać oczywiście w sekcji komentarzy, jak wam się podoba. Jak wam się podobają odcinki, jak wam się podobają lokacje w tym Soniku Frontiers. Oczywiście. Zapraszam was oczywiście również na moje socjale, linki są pozostawione w opisie, czyli grupa na Facebooku, Discord oraz na Instagram, w szczególności na Instagram, gdyż jeżeli na YouTube nie będziecie mieli powiadomień, to na Instagramie bankowo będziecie mieli powiadomienia, a na grupie na Facebooku się integrujemy. I na Discordzie informuję was o odcinkach, o live'ach, co tam się u mnie dzieje i tak dalej, i tak dalej. Nagrywam to 5 lutego o godzinie teraz 16:04. Na razie, trzymajcie się, cześć i miłego tygodnia wam życzę, nie? Ja to nagrywam w sumie w niedzielę, jest weekend, chilluję, a wam życzę udanego tygodnia. Trzymajcie się.